Przedstawiciele lokalnej sceny politycznej oraz innych środowisk postanowili zawiązać wspólne porozumienie demokraci ziemi sanockiej. Stając tym samym ramię w ramię i podejmując wyzwanie, jakim bezsprzecznie będą zbliżające się wybory samorządowe. Jest mi niezmiernie miło przedstawić Państwu i powitać osoby, które w dzisiejszym spotkaniu uczestniczą. Jest to europoseł pani Elżbieta Łukaciejewska. Przewodnicząca struktur wojewódzkich Nowoczesnej w Rzeszowie pani Anna Skiba. Przedstawiciel Komitetu Obrony Demokracji, wiceprzewodniczący zarządu regionu pan Adrian Krzanowski. Witam przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Komitetu Obrony Demokracji, Regionalnej Izby Gospodarczej, Ogólnopolskiego Strajku Kobiet oraz osoby prywatne, których twarze i nazwiska są dobrze znane sanockiej społeczności. Witam w tym miejscu przedstawicieli mediów oraz wszystkich przybyłych, którzy chcieli być w dniu dzisiejszym razem z nami, którzy sprzyjają jednoczeniu prawdziwie demokratycznych środowisk. Pozwólcie Państwo, że w tym momencie przeczytam tekst deklaracji. Deklaracja sanocka. My, demokraci ziemi sanockiej, w trosce o los kraju i naszej małej ojczyzny, deklarujemy wspólne działanie na rzecz lokalnej demokracji. Poprzez ponadpartyjną, obywatelską i konstruktywną współpracę demokratycznych środowisk zapewniamy porozumienie przed- i powyborcze, stanowiące gwarancję poszanowania demokracji, praworządności i praw obywatelskich w nadchodzącej kadencji samorządowej 2018-2022. Utworzenie wspólnego programu oraz jego realizację w obszarach ważnych dla lokalnej społeczności, przedsiębiorczości, ochrony zdrowia, edukacji, infrastruktury komunalnej, turystyki i sportu, kultury, ochrony środowiska i bezpieczeństwa. Budowanie wizerunku miasta o randze ponadregionalnej, z którego społeczeństwo mogłoby być dumne, uczynimy wszystko, aby przywrócić ziemi sanockiej należne jej miejsce na mapie polskich samorządów. Współpracę w obrębie środowisk miejskich i wiejskich, pozwalającą na harmonijny rozwój ziemi sanockiej. Deklarujemy powołanie komitetu wyborczego, wystawienie wspólnych kandydatów na różnych szczeblach wyborów samorządowych oraz wskazanie spośród naszego grona najlepszego kandydata na burmistrza miasta Sanoka, zapewniając mu nasze wspólne poparcie. Wybory samorządowe mają dla nas bardzo wysoką rangę. Dlatego na naszych listach wyborczych znajdą się osoby cieszące się szacunkiem społecznym, znające dobrze lokalne potrzeby i możliwości, osoby wiarygodne poprzez ich doświadczenie, odpowiedni dorobek, otwartą osobowość i predyspozycję do pracy w strukturach samorządu terytorialnego. My, demokraci ziemi sanockiej, jesteśmy otwarci na współpracę z ludźmi, organizacjami i stowarzyszeniami demokratycznymi. Dlatego wszystkich tych, komu na sercu leży los Sanoka i ziemi sanockiej, zapraszamy do nas. Niech połączy nas wspólny cel – walka o demokratyczny, obywatelski samorząd, o naszą małą ojczyznę, wolną od podziałów i nienawiści, prężnie rozwijającą się dla dobra swoich obywateli. Demokraci ziemi sanockiej.
Szanowni Państwo, o idei porozumienia demokracji ziemi sanockiej i następstwach złożonych dzisiaj podpisów pod deklaracją opowiedzą krótko Państwu ci, którzy ją tak naprawdę stworzyli od podstaw. Proszę o zabranie głosu przewodniczącą struktur powiatowych Nowoczesnej w Sanoku, panią Marzenę Dziurawiec. Wysłuchali Państwo dzisiaj tekstu naszej deklaracji. Mamy ją tutaj w dużym formacie na ścianie. Wszyscy ją podpiszemy, dlatego że nie zgadzamy się na takie podziały, jakie obecna władza nam funduje. Chcielibyśmy razem pójść do wyboru. Chcielibyśmy powiedzieć dzisiaj Sanoczanom, że mają alternatywę dla obecnej władzy, że pracowaliśmy właśnie dla nich, spotykaliśmy się, spieraliśmy się też, ale zawsze były to bardzo konstruktywne spory. Umiemy współpracować, umiemy dla Sanoczan, dla Sanoka, dla ziemi sanockiej. Proszę teraz o zabranie głosu przewodniczącego struktur powiatowych Platformy Obywatelskiej oraz radnego sejmiku wojewódzkiego pana Sławomira Mitlisza. Szanowni Państwo, ja tak króciutko powiem, dlaczego Platforma Obywatelska jest jednym z inicjatorów i sygnatariuszy deklaracji, którą dzisiaj będziemy podpisywać. Pierwszy powód to niewątpliwie zmiana ordynacji wyborczej. Jako Platforma Obywatelska wprowadziliśmy okręgi jednomandatowe, na do 50 tysięcy. W trakcie, kiedy współrządziliśmy z Polskim Stronnictwem Ludowym i ten model sprawdził się, chociażby w Sanoku. Niestety ordynacja została zmieniona i w tej chwili będziemy wybierani w wyborach samorządowych w ramach ordynacji proporcjonalnej. Czyli mieszkańcy Sanoka znowu będą głosować na listy w ramach list na swoich kandydatów. Jest to jeden z powodów, bo uważamy, że okręgi mandatowe się sprawdziły, powinny być w demokratycznym państwie na szczeblu samorządowym. Przede wszystkim wprowadziliśmy je też do Senatu i to jest jeden z powodów, który był takim asumptem do tego, żebyśmy tę deklarację podpisali. Drugi powód, również bardzo istotny, to są codzienne rozmowy z ludźmi na ulicy, na spotkaniach różnego rodzaju, w gronie rodzinnym. Wyborcy tego od nas oczekują, żebyśmy się zjednoczyli, żebyśmy startowali wspólnie w wyborach i ten głos jest coraz mocniejszy, zarówno w kraju, jak i na szczeblu tutaj powiatowym i miejskim. Dlatego też wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom. Chcemy wspólnie kandydować, wspólnie wygrywać wybory i wziąć odpowiedzialność za miasto, powiat, być może też i szczeble gminne. Natomiast z punktu widzenia radnego wojewódzkiego, muszę Państwu powiedzieć, że obserwuję przez ostatnie 3 lata, ponad 3 już właściwie, rządzenie województwem, miastem, powiatem miało być tak dobrze, kiedy jedna partia właściwie rządzi na szczeblu samorządowym w kraju, jest jeden prezydent. Natomiast przez ostatnie lata niestety ziemia sanocka w sposób dość mocno odczuła to, że jednak przy tej władzy północ województwa jest w sposób znaczący wspierana. Południe województwa niestety na tych rządach traci w tych kolejnych latach i to widać chociażby w podziale środków unijnych, w podziale środków budżetowych, z budżetu województwa i to są fakty. Tutaj z tym nie ma co dyskutować, bo wystarczy wziąć podstawowe liczby budżetowe i podziały środków unijnych i to widać. I to też chcemy zmienić, bo okazuje się, że nie wystarczy tylko szyld partyjny, żeby zdobywać pieniądze, i te unijne, i te krajowe, ale także trzeba mieć trochę energii, trochę pomysłu i chęć realizacji tych pomysłów dla mieszkańców tej ziemi po to, żeby ziemia sanocka się rozwijała. I my chcemy przywrócić właściwe miejsce Sanokowi w województwie, bo dzisiaj niestety mamy północ województwa, Mielec, Rzeszów, bardzo silne ośrodki, Tarnobrzeg, a Sanok jest gdzieś na oboczu. Takie programy jak rozwój Bieszczad, który uchwalaliśmy kilka lat temu w sejmiku województwa, dzisiaj leżą na półce i są przypuszczone kurzem. Nie o to nam chodzi. Chodzi nam o to, żeby nasz głos był mocno słyszalny, nie tylko z punktu widzenia partyjnego, ale jako samorządu, samorządowców, którzy chcą, potrafią i wiedzą, jak to robić, żeby pozyskiwać te środki. Dlatego Platforma Obywatelska jest dzisiaj w tym miejscu. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu przedstawiciela Komitetu Obrony Demokracji Lokalnego Przedsiębiorcy, pana Bogusława Klicza. Organizowane po prostu niezależnie.
niezależności sądów i późniejsze różne spotkania pozwolimy naszym środowiskom lepiej się poznać, zrozumieć siebie, zaufać sobie i wypracować wstępne ramy naszego porozumienia. Demokracja w Polsce jest zagrożona. Działania obecnej władzy i lekceważenie prawa zmuszają nas do stanowczego działania. Nie zgadzamy się na łamanie konstytucji, nie zgadzamy się na wprowadzanie rządów autorytarnych, nie zgadzamy się na nadużywanie mechanizmów demokracji, nie zgadzamy się na mowę nienawiści i podziałów. Zapraszamy do współdziałania wszystkich, dla których ważne są wartości demokratyczne, bez względu na poglądy polityczne i wyznania. Są wśród nas zwykli obywatele Sanoka i powiatu, są przedstawiciele stowarzyszeń, są samorządowcy, są przedstawiciele partii politycznych i samorządu gospodarczego. Jeszcze raz zapraszam wszystkich obywateli szanujących nasze demokratyczne wartości do poparcia i podpisania się pod naszą deklaracją. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu starostę Sanockiego w latach 2010-2014, obecnie radnego powiatu Sanockiego, pana Sebastiana Wierzyka. Szanowni Państwo, dlaczego podjęliśmy taką inicjatywę, aby współpracować? Dlatego, że uważam, że jesteśmy w stanie wspólnie zdziałać dużo więcej. Uważam, że obecny czas dla ziemi sanockiej, dla Sanoka jest czasem stracony. Jest to okres likwidacji, a przede wszystkim niewykorzystanych szans i marazmu. Gdy się popatrzy przez pryzmat powiatu, od tych kilku lat sygnalizujemy zawsze, że szanse należy wykorzystywać. Pokażę to na przykładach dwóch, trzech, które uważam dla mnie są niezmiernie istotne, jak bezpieczeństwo Sanoczan i mieszkańców ziemi sanockiej. Obecna władza, która sprawuje władzę w powiecie, miała szansę, otrzymali 2,5 miliona złotych na przeniesienie laryngologii. Nie wykorzystali tych pieniędzy, oddali pani premier. Przypomnę, że w tamtym okresie my wykorzystaliśmy te środki, pozyskaliśmy od pani premier, stworzyliśmy nowoczesny oddział neurologii, przenieśliśmy administrację, uruchomiliśmy nową kardiologię. Co zrobiła obecna władza? Zlikwidowała 3 oddziały. Noworodki, położnictwo i ginekologię. W tak dużym powiecie jak my, gdzie wprowadzane są programy 500+, rozwojowe, jest nie do pomyślenia, abyśmy nie mieli oddziału położnictwa czy ginekologii. Innym problemem, który pojawia się, brak środków w budżecie przez 4 lata powiatu, ani złotówki na sanocki szpital. Mamy przed sobą budowę oddziałów i bloków operacyjnych. Jaki jest tego efekt? Dostajemy tylko niecałe 40% dofinansowania, gdzie możliwość pozyskania była 85% na tą inwestycję. Jaki jest tego efekt? Musimy dołożyć ponad 16 milionów do inwestycji, która będzie nas kosztowała 26 milionów złotych. To nie takiego rozwoju potrzebowalibyśmy. Z mojej perspektywy zupełnie inaczej rozumiem kwestię stref ekonomicznych. Dla mnie strefa ekonomiczna to jest stworzenie miejsc pracy dla mieszkańców, nie dla więźniów. Myślę, że nie tędy droga. Chciałbym, żeby z taką troską, jak obecna władza wykazuje dla więźniów, zaangażowała się i wykazała dla mieszkańców ziemi sanockiej. Nam potrzebna jest praca, ale nie uważam, nie chciałbym mieszkać w mieście tak dużym jak nasze miasto, nasz Sanok, w którym będzie budowane więzienie na 1000 więźniów. Obecnie mamy areszt śledczy, to zupełnie dwie różne historie. Wiadomo, to są ludzie zamknięci w odosobnieniu, bo tylko każdy powinien zdawać sobie z tego sprawę, że 300 miejsc pracy dla więźniów, które tam powstanie, może wiązać się z ryzykiem odebrania zwykłym mieszkańcom Sanoka, ziemi sanockiej, umów chałupniczych. Bo ci więźniowie muszą coś składać w tych więzieniach. Musimy na to zwrócić uwagę. Ponadto więzień, który wychodzi z więzienia, nie zapominajmy o tym,
On jest wypuszczany za bramę i pozostawiony samemu sobie. To są realne zagrożenia, które funduje nam obecna władza. Nie chcę mieszkać w takim mieście. Chciałbym, abyśmy wspólnie, i wiem, i wierzę w to, że wspólnie możemy osiągnąć dużo więcej, wykorzystać ten potencjał, który mamy. Tak jak kolega Sławek wcześniej wspomniał, władza jest w jednych rękach. I dziwię się, że my nie korzystamy z tego. Mamy posła, mamy marszałka, starostę, burmistrza, ministrów w rządzie w Warszawie. Dlaczego ten strumień pieniędzy na rozwój miasta nie płynie? Dlaczego nie mamy spójnej strategii, która by powodowała rozwój miasta, tylko idziemy w tym kierunku, jak dzisiaj przeczytałem informację, że areszt śledczy do 3 miesięcy zostanie zlikwidowany i przeniesiony poza Sanok. 78 miejsc pracy tu się pozbywamy, a w obietnica 2020 czy 2022, że być może coś powstanie, bo tych gwarancji nie ma. Zupełnie nie tak to powinno wyglądać. Stajemy się Polską C, a te działania umacniają. Kto do nas przyjedzie, jeżeli my będziemy znani z Beksińskiego, być może, a przede wszystkim z więzienia. Nie chcę takiego rozwoju, dlatego zdecydowaliśmy się na współpracę i ja jestem przekonany, że razem możemy więcej. Myślę, że niebawem też będziemy w stanie Państwu przekazać nasze pomysły, strategie i chęć pracy, w jakim kierunku chcielibyśmy, aby sam szedł, rozwijał się, bo mnie przeraża kwestia ostatniego kredytu miasta Sanoka, ale myślę, że o tym powie pan burmistrz Wojciech Blecharczyk, który jest na poziomie 48,5 miliona złotych w jednym roku wziętym. To są obligacje Skarbu Państwa. Drodzy Państwo, następny krok parabanki. Nie wiem, w jakim kierunku chcemy zmierzać. Miałem okazję przekonać się, jak wyglądał upadek Detroit. Myślę, że to jest kierunek w niewłaściwą stronę. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu burmistrza miasta Sanoka w latach 2002-2014, wykładowcę akademickiego doktora Wojciecha Blecharczyka. Czy pamiętacie Państwo kampanię ostatnią wyborczą samorządową? Czy pamiętacie Państwo retorykę, którą przedstawiano, którą głoszono z ust moich wczesnych kontrkandydatów, między innymi Sebastiana? Kilku innych osób, ale przede wszystkim obecnego przedstawiciela partii rządzącej. Dzisiaj jesteśmy razem, Sebastianie. Dzisiaj, Sławku, jesteśmy tymi, którzy chcą zaradzić tutaj, w Sanoku, w ziemi sanockiej. Wszystkich tych, którzy patrzą na Polskę, a więc i na Sanok, na ziemię sanocką inaczej. Jaki ten Sanok wyobrażałem sobie ja? Dzisiaj warto poczytać wszystkie te materiały, które przedstawialiśmy jako racjonalne. Konkretny rozwój miasta takiego, z ambicjami miasta europejskiego. My razem wchodziliśmy do Europy, wchodziliśmy do Unii Europejskiej. Pomagała nam w tym tu na etapie, na poziomie lokalnym Elżbieta. I drodzy Państwo, co się dzieje? Dzieje się to, że przez te wszystkie ostatnie okresy, dla mnie 3 lata, pewnie nie czas i miejsce wynurzać się, ile mnie to kosztowało zdrowia. Pewnie nie czas i miejsce mówić o tym, że audyty zlecane przez Urząd Miasta, przez pana burmistrza, dzisiaj nie są argumentami żadnymi. A wiadomo, do czego służyły, w jakim celu powstały. Drodzy Państwo, kiedy idę ulicami mojego kochanego Sanoka, spotykam ludzi, którzy podchodząc do mnie, dzielą się i mówią, że wszystko to, co zrobiliśmy, starając się wszyscy my wspólnie o to, aby ten Sanok zmienił wizerunek, że to zrobiliśmy my. Co zrobiliśmy, nie czas i miejsce przypominać, ale wiemy jedno. Zmieniliśmy wizerunek tego miasta. Mieliśmy ambicje, mieliśmy swoje plany, one miały mieć kontynuację, tak się nie udało. Ale byliśmy miastem europejskim. Byliśmy miastem takim, którego i wizerunkowo, w sensie kreowanej polityki lokalnej, i miasta takiego, które miało pomysł na siebie, na przyszłość, a przede wszystkim promieniować na najbliższą okolicę. Dobre miejsce w województwie, dobre miejsce w powiecie i dobre miejsce na mapie.
My dzisiaj jesteśmy razem. My dzisiaj chcemy mieć swoje pomysły. Będziemy te pomysły przedstawiać wszystkim tym, którzy, dla których ta Polska, a więc i Sanok, i Ziemia Sanocka, no, nie dają satysfakcji, nie to, co tworzy się w kraju. Źle promieniuje, źle zaraża. Jesteśmy wrogami kłamstwa. Jesteśmy wrogami wszystkiego tego, co wokół miasta, co wokół powiatu, co wokół również planów wojewódzkich dzieje się. Czy Państwo pamiętacie, chociażby z ostatniej kadencji, co pisały sanockie media, głosiły miasto na skraju upadku? Dzisiaj zasygnalizował Sebastian to, co dzieje się z budżetem na rok 2018. A czy pamiętacie Państwo projekt budżetu na rok 2015? Zaledwie z 32% zadłużeniem, z deficytem o wiele mniejszym. A jak było to kreowane? Miasto upadłe, miasto takie, które nie ma szans na przyszłość, które będzie się odkopywać ze swoich zgliszczy nie wiadomo do kiedy. Czas pokazał. Czas pokazał, że audyty takie robione na zamówienie, nieprawdziwie, złośliwie. No, 3 miesiące raptem minęło od wyborów, budżet został uleczony. W przypadku choroby budżetu nie da się w 3 miesiące uleczyć. Nie da, absolutnie. Dlatego, drodzy Państwo, dzisiaj dojrzeliśmy do tego, aby jeszcze do niedawna ci, którzy stanowili pewną konkurencję dla siebie w środowiskach lokalnych, a więc Sebastian, a więc Sławek, reprezentowaliśmy w zasadzie 0-1 nam spójny Sławku i Sebastianie, i Elżbieto, i Marzenko, i Ani, i Miranda. Wszyscy. I my wszyscy tutaj mieliśmy na pewno ambicję taką, aby się pewnych zachowań, pewnego środowiska lokalnego nie wstydzić. Dzisiaj jestem za tym, abyśmy razem, już na najbliższym spotkaniu opracowali zarys programu, abyśmy w swojej gazecie, którą będziemy wydawać, pokazali i zestawili, drodzy Państwo, bo to na etapie dyskusji o pomysłach na przyszłość dla środowiska lokalnego jest ważne, aby zestawiać to, o czym mówili kandydaci, nasi kandydaci do miasta, do powiatu, co przedstawili jako swój plan wyborczy, program wyborczy i jak się ma dzisiaj to do realizacji. My będziemy to pokazywać. Będzie czas, Elżbieto, pokazać, w którym momencie zapadły decyzje obwodnicy. Będziemy mówić o tym, co to był MOW i w którym momencie Sławku się pokazał. Wreszcie pokażemy też, że baseny sanockie, o których w pewnym wymiarze funkcjonowania miasta trzeba mówić i trzeba realizować. Takie mieliśmy plany. I czy Państwo wiecie o tym, że nasz projekt wpadł do zniszczarki? A czy funkcjonalnie różnił się od tego, czym władza obecna dzisiaj się będzie szczycić? My temu mocno kibicujemy. My chcemy mieć piękny obiekt tu w Sanoku i tu na Podkarpaciu, ale na pewno chcemy być takimi, którzy wskażą, że pewne rzeczy, pewne fakty i metody działania są na ręce. Inaczej będziemy chcieli przekonywać mieszkańców naszego miasta do tego, że pewne spojrzenie na państwo, miasto, powiat muszą być nowoczesne, ale nie nowoczesne przez pryzmat kłamstw, przez pryzmat niedopowiedzeń, przez pryzmat kreowanych złych dokumentów, nieprawdziwych. Proszę Państwa, 15 spraw sądowych, prokuratorskich, policyjnych, dochodzeń w stosunku do mojej osoby. Jestem tutaj niearesztowany, nieskazany, nieskazywany i dlatego jestem tutaj. Właśnie dlatego jestem tutaj z podniesioną głową. Życząc sobie i Państwu, abyśmy wspólnymi pomysłami, abyśmy wspólnym działaniem, przy wsparciu nas wszystkich razem, dawali sobie szansę, dając szansę Sanokowi, ziemi sanockiej, a może i zarażając najbliższe powiaty. Wszystkiego dobrego. Proszę bardzo o zabranie głosu panią przewodniczącą struktur wojewódzkich Nowoczesnej w Rzeszowie, panią Annę Skibę. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Ja bym tak bardzo krótko to ujęła, że koalicja, cieszę się w ogóle, że to też wypłynęło w Sanoku, bo jakby mówię z perspektywy całego regionu,
ale musimy sobie też jedno uświadomić, że koalicja dziś, w dzisiejszych czasach jest bardzo ważna, zwłaszcza w sytuacji, kiedy nas, Polaków, dzieli się na lepszych i na gorszych. W sytuacji, kiedy łamana jest demokracja i w sytuacji, kiedy łamana jest nasza wolność. To jest ostatni krok, kiedy my jako obywatele, jako struktury polityczne możemy razem ze sobą się pogodzić i wspólnie działać na dobre nas wszystkich. Jeszcze raz podkreślę, że cieszę się z Sanoka, że jest kolejnym miastem, który podjął taką decyzję. Wcześniej mieliśmy w Stalowej Woli podobną sytuację w Dębicy. Życzę sobie w związku z tym Państwu, wszystkim partiom rządzącym, Państwu radnym, aby to, co dziś zawiązujemy, dało nam dobry skutek i dobry efekt. Do tego będziecie Państwo nam wszyscy potrzebni, bo efekt bez Państwa nasz nie będzie miał żadnego celu. Dziękuję bardzo. Proszę teraz o zabranie głosu. Myślę, że już na podsumowanie tych wszystkich wypowiedzi panią europoseł Elżbietę Kaczyńską. Witam Państwa bardzo gorąco. Proszę Państwa, różne są nasze życiorysy, w różnych organizacjach i partiach działamy, ale dzisiaj spotkaliśmy się tutaj wspólnie w Sanoku. Spotkaliśmy się wspólnie, bo tego oczekują mieszkańcy Sanoka, mieszkańcy powiatu sanockiego, tego oczekują mieszkańcy Polski, bo chcemy Polski dumnej, która odzyska swoją pozycję w Europie. Chcemy Sanoka, który jest tętniącym życiem nowoczesnym, przyciągającym młodych ludzi miastem oraz przyciągającym inwestorów. Chcemy burmistrza i starostę, którzy są otwarci na opozycję, których drzwi gabinetu są otwarte dla wszystkich, którzy chcą rozmawiać, którzy mają opozycję, nie tylko dla tych, którzy reprezentują ich opcję polityczną i ich partię. Proszę Państwa, wielu chce być i uważa, że się nadaje na te stanowiska. Niestety tak nie jest. I rzeczywistość pokazuje, że nieraz Polacy ulegli, także myślę, mieszkańcy Sanoka, ulegli pewnej ułudzie, tak jak Polacy ulegli hasłu Polska w ruinie. Zaraz po wyborach okazało się, że ta Polska, że rząd w Platformie PSL zostawił Polskę kwitnącą, rozwijającą się, Polskę dumną, której nam zazdrościli wszyscy za granicą. Ja dzisiaj wierzę, że to jest ta deklaracja zawiązana w Sanoku jest krokiem do odzyskania tej pewności, tej podniesionej głowy i tego, że na ulicach Sanoka jest radość i śmiech, proszę Państwa, bo jestem przerażona, gdy słyszę ludzi, Pani Elu, ja może spotkajmy się, ale porozmawiamy gdzieś tam na boku, żeby mnie nie widział ktoś tam z opcji rządzącej, bo mogę stracić pracę. To jest straszne i tragiczne, proszę Państwa. I apeluję do mieszkańców Sanoka i do młodych ludzi, którym zależy na tym, abyśmy się rozwijali, abyśmy byli prężni, abyśmy byli dumni. Przyłączcie się do porozumienia, wesprzyjcie tych, którzy będą z komitetu startowali na funkcję burmistrza, na funkcję starosty, na funkcję radnych, bo razem możemy zdziałać dużo i wierzę, że uda nam się najbliższe wybory wygrać. Panie burmistrzu i obecnie panie starosto, bo myślę, że zaniedbania, jakie popełniliście, będą wam pokazane i mieszkańcy zobaczą, że wiele szans, które było przed Sanokiem, przed powiatem, zostało stracone, a to jest bardzo duży grzech, grzech, który absolutnie należy naprawić. Więc ja trzymam kciuki za tych, którzy będą startować na funkcję burmistrza, na funkcję starosty, życzę powodzenia i cieszę się bardzo, że w Sanoku doszło do zawiązania takiej szerokiej koalicji. Wszystkiego najlepszego i do pracy. Szanowni Państwo, teraz jest możliwość zadawania pytań przez przedstawicieli mediów. Dlatego zapraszamy. Może, żeby nam to sprawniej nieco poszło, to prosimy przy pytaniu ewentualnie wskazywać adresata pytania. Prosimy bardzo. Kiedy poznamy kandydata? Otwarte pytanie. No, otwarte pytanie to i otwarta odpowiedź będzie. No, w niedługim czasie. Ale to jest kwestia tygodnia, dwóch, trzech? Że będziemy prowadzić działania do tego, aby wyłonić wspólnego kandydata na burmistrza. Rozpoczniemy od tego, co nas łączy. Będziemy szukać głównych test programowych, które chcielibyśmy realizować. Bierzemy najlepszego kandydata wśród nas, być może on jest tu dzisiaj, być może go tu dzisiaj nie ma.
z największym poparciem społecznym i z takim kandydatem, który będzie w stanie nasze pomysły realizować, nasze tutaj, wszystkich, którzy są zgromadzeni i którzy będą na tym programie pracować. Szanowni Państwo, zapraszam teraz do uroczystego podpisania deklaracji sanockiej przez jej sygnatariuszy. Love it.